sen så har alla ingredienser. Cześć kochani, przepraszam, że tak z łóżeczka, ale tak wygląda ostatnio moja szkoła, więc dużo spędzam czasu tutaj w moim łóżku. Wczoraj w sumie byłam w szkole, więc żałuję w sumie, że wam nie nagrałam, ale myślałam, że o, później w tygodniu też będę brać w szkole, więc może wtedy wezmę swój aparat i wam coś nagram. Ale niestety okazało się, że dzisiaj dostaliśmy wiadomość, że szkoły znowu są zamykane, czyli nie będziemy mogli nawet chodzić tam, żeby sobie wsiąść w bibliotece i się pouczyć. No to jest bardzo, bardzo przykre, no bo wiadomo, że fajnie czasami sobie wyjść i pouczyć się gdzieś indziej, bo zauważam, że jestem dosyć często bardziej produktywna, kiedy wychodzę i jestem tylko tam, żeby robić szkołę, ponieważ w domu zawsze znajdzie się jakieś inne zajęcia, jak powieszenie prania, zakupy, obiad i takie tam rzeczy. No ale siedzę dzisiaj w domu razem z Malarisą, także to będziemy dzisiaj robić, co dzisiaj zrobiłam. Już widzieliście w sumie, że wstałam, zrobiłam śniadanie. Poćwiczyłam, ogarnęłam się troszeczkę, bo później mam Zoom i to jest moja jedyna motywacja, żeby się ogarnąć. To jest wtedy, kiedy mam Zoom, żeby po prostu, kiedy włączam kamerkę, żeby wyglądać w miarę. Chociaż zdarzało mi się też, że też leżałam i wyglądałam okropnie, ale stwierdziłam, że skoro dzisiaj też nagrywam, to przyda się troszeczkę ogarnąć. Więc teraz siedzę i spisuję sobie z mojego wykładu, ponieważ moje wykłady są nagrywane teraz i po prostu dodawane jako filmiki na stronie, także tak wygląda moja nauka tutaj. Dobra, czasami ciężko złapać motywację tak naprawdę, żeby w końcu włączyć sobie te filmiki i obejrzeć te wszystkie wykłady, które są dodawane. Zwłaszcza, że teraz w sumie mam przedmiot, którego w sumie troszeczkę nie lubię, ze względu na to, że mam filozofię. Znaczy, filozofia jest bardzo ciekawa, dopóki ty sama nie musisz czytać Menon, na przykład od Platona i rozumieć w ogóle, o co w tym wszystkim chodzi, także egzamin na pewno będzie bardzo ciekawy. Także muszę się troszeczkę do tego przyłożyć. Teraz mam już pierwszą godzinę, ja muszę skończyć jeszcze ten jeden wykład, zostało mi 20 minut od filmiku. Skończę to spisywać i później zaczęłam się Zoom około drugiej, który trwa do około czwartej niestety. Nienawidzę tego Zoom, ja tego bardzo nie lubię, bo nic mi on nie daje, ale jest obowiązkowo. Muszę tam być obowiązkowo, więc musimy jakoś to przeżyć. I just want this, but I don't think it after this. You're making food and this is what she's looking at. Cześć kochani, więc witam was w kolejnym dniu. Mamy dzisiaj piątek, już prawie godzina 11, więc ja za jakoś tak mniej więcej 40 minut wychodzę i spotkałam się dzisiaj z dziewczynami. Wychodzimy, żeby sobie troszeczkę tak przejść po Oslo, choć wszystko zamknięte, to może weźmiemy sobie jakąś kawę, herbatę na wynos, pochodzimy trochę, porobimy zdjęcia i taki dzisiaj mamy plan. Później w sumie nie wiem, co będę robiła wieczorem, oprócz tego, że na pewno będę umierała, ponieważ mam teraz okres i nie spałam też nie całą noc, więc czuję się troszeczkę tak niezbyt bardzo. Ale stwierdziłam, że tak gdzieś jak wyjdę i może będę się troszeczkę lepiej czuła na świeżym powietrzu, bo takie siedzenie też tutaj w domu cały dzień nie jest zbyt, wiecie, motywujące. Także wychodzę, chociaż nie czuję się też w 100% okej. Tego nie widać akurat, bo teraz mam makijaż, znaczy może troszeczkę widać, że moja cera teraz naprawdę bardzo się pogorszyła. Nie wiem, czy to jest mieszanka tego, że teraz mam okres, bo zawsze wiem, że jest gorzej niż jest normalnie, kiedy mam okres, ale nigdy nie jest aż tak strasznie źle, jak jest teraz, więc jestem troszeczkę o to wkurzona, że tak to wygląda, więc możliwe, że to też jest stres, nie wiem, zmiany, wszystko, także staram się uspokoić się i powiedzieć sobie, że to z tego faza, że pewnie za niedługo będzie troszeczkę lepiej. Także pewnie zabiorę was na ten dzień.
Nie wiem, co do końca jeszcze będziemy robić, ale jak mówiłam, pewnie coś ponagrywam. Może wam pokażę troszeczkę Oslo. Także no, tak jest. Więc tak to wygląda, więc do tej bokserki na pewno nie będę mogła zakładać stanika. Jak już to będę musiała, może założę takiego bez pasków, ale chyba po prostu będę działała bez, bo to takie specjalnie wycięcie, trochę takie głębokie. Jeansy oczywiście są troszeczkę na mnie za długie, ale wydaje mi się, że jeśli troszeczkę je tutaj tak podwinę lub po prostu jeszcze do butów troszeczkę mi podniosę się, ale nie jestem aż tak strasznie z długi, jak będę myślała. Mam rozmiar 32 w jeansach i są, leżą na mnie jak ulał i chyba 30, no i 32 też w kurtce, bo ona jest oversize, więc nie chciałam za bardzo zygać. I tak w pamięci założę sobie okulary, do tego jakieś biżuterię, torebeczkę i po prostu jakieś na przykład New Balance moje i będę wyglądała cool. Także jestem zadowolona. Jeśli znajdę jakieś jeansy, w których mój to kiedykolwiek będzie wyglądał na duży, to sobie sama osobiście podziękuję, bo akurat nigdy nie mogę znaleźć jeansów, w których wyglądam, jakbym miała tyłek. Bardzo potrzebowałam. Musimy zapchać. Like this. Damn! Wyglądam jak 10-letni chłopczyk. Albo nie wiem co. Ale podoba mi się. Fajnie to wygląda. Przynajmniej mi się podoba. No, czyli matki możemy zdjąć, bo jestem zadowolona. Ale w każdym razie, jakby co, to oni mają też przecenę chyba właśnie 25% na kurtki, także zaoszczędzicie troszeczkę pieniędzy, jeśli na przykład szukacie jakieś nowe kurtki na wiosnę. Ja akurat mam moją katankę teraz, także jestem zadowolona. I no, także teraz muszę się przebrać potem w dresy, bo jeansy, nawet jak one są na psery wygodne, to nie potrafię jeansów zakładać, kiedy mam okres. Zresztą mam taki wydymany ten brzuch. Nine months pregnant. Nie no, tak może tak z miesiąc, dwa? Nie wiem jak, nie wiem jak to działa. At det er noe sånn fakta rundt dette med moderniteten på en måte, da. Cześć wszystkim, a więc dzisiaj mamy wtorek. Nie wiem w sumie po co wam to mówię, bo mogę wam sobie tylko napisać datę, ale tak, mam w każdym razie wtorek i właśnie skończyłam szkołę, znaczy skończyłam jeden z moich Zoom i teraz jest godzina czwarta już tak naprawdę, więc o czwartej w sumie już powinnam zacząć robić obiad, ale jeszcze chyba nie jesteśmy jakoś super głodne. Monalisa praktycznie nigdy nie jest głodna, więc chyba to, co teraz zrobię, to poćwiczę i może później zrobię obiad, lub wezmę prysznic i dopiero później zrobię obiad. Teraz po prostu zjem banana czy coś i trzeba poćwiczyć, bo trzeba mieć super ciało na wakacje, przynajmniej tak sobie to mówię. Ja tylko mam motywację. Dzisiaj jakoś tak strasznie słabo z motywacją się chodzić do szkoły. Jest niby słoneczko, jest piękna pogoda, ale właśnie może też przez to, bo chciałabym gdzieś wyjść, ale w sumie nawet nie ma gdzie wyjść. Chyba jutro z Monalisą pójdziemy na spacer, więc was zabiorę na spacerek, bo ma być ładniejsza pogoda. A dzisiaj po prostu poćwiczymy,
Zrobiłem prysznic, obiadek i będę odpoczywała sobie u mnie w pokoju. Muszę zmienić w końcu moją pościel, chociaż sobie zmieniłam nie tak dawno temu, ale miałam okres i ja zawsze się, wiecie, czuję sypsko po tym, jak miałam okres i spałam w tej samej pościeli, więc po prostu zmieniam, bo już teraz mi się kończy na szczęście i czuję się o wiele lepiej, także... No, także teraz zaczynamy ćwiczenia. Jeśli macie pytanie, jakie ćwiczenia robię, to ćwiczę razem z Chloe Thing i w sumie od dłuższego czasu z nią ćwiczę i tak jestem bardzo zadowolona z jej ćwiczeń. Mieszam tak naprawdę, robiłam jej Hourglass Challenge i właśnie go skończyłam, więc teraz po prostu mieszam sobie po prostu różne filmiki. Skupiam się ogólnie na budowaniu moich pośladków, mojego tyłeczka i też czasami, znaczy najczęściej też ćwiczę po 10 minut na przykład mojego brzuszka i w sumie tak naprawdę tyle, bo tak naprawdę ogólnie jestem zadowolona z mojego ciała, ale lubię się poruszać i czuć się dobrze w sobie i kiedy brakuje mi energii, to pomaga mi to robić ten trening, także to teraz będziemy robić. Riktigt.